Witamy serdecznie w 101 odcinku Pokaż, co potrafisz. W tym odcinku witamy już po raz bodajże nawet chyba i trzeci, albo drugi, gracza PMHC, czyli mojego poprzedniego klanu, Grom. Witam serdecznie. Witam, witam. Opowiemy w tym odcinku, znaczy Grom opowie i pokaże swój na razie najlepszy meczyk tym czołgiem, o czołgu T-62A. Ale to jest właśnie ciekawostka, że to jest też twój najlepszy, jeżeli chodzi o efektywność, czołg w grze, tak? Tak, dokładnie. Tam chyba coś koło 1900 efektywności. Dobra, no to opowiadaj. Jesteśmy w bitwie na mapie Dębina. To może na początku, co tutaj najbardziej radzisz robić medami? No i w ogóle później przejdźmy na temat tego czołgu. To znaczy medem najlepiej z jednej, z drugiej strony jechać tutaj właśnie w to miejsce, gdzie ja jadę w tej chwili. Ewentualnie można też na początku bitwy podjechać na skraj B4, B5. Tam jest taki domek. Za domkiem można się schować i strzelać w czołgi, które wjeżdżają do miasta. A Janubie, jesteś? No teraz nagrywamy, teraz nie mogę pomóc. No i podstawową rzeczą, którą trzeba wypadałoby używać na tym czołgu, jest kamuflaż, bo ten czołg ma naprawdę super kamuflaż. Jeżeli na załodze jest zrobione na każdym załogancie na 100%, to tak jak teraz widać, jeszcze 300 metrów i ten czołg mnie nie widzi, nie zapaliła mi się żarówka, dopiero po tym strzale mi się zapali. Tak, skończysz to już na dół. No spoko. Dobra, a powiedz mi jeszcze teraz, jeszcze przed jeszcze opisywaniem tego czołgu, powiedz ten kamuflaż, bo od 11, już od soboty rano, będzie można taniej kupować kamuflaże, nie? Do 14. Co tak naprawdę daje taki kamuflaż, oprócz tego, że czołg ładniej wygląda? Ten za golda, tak? Albo za kredyty. On daje plus 5 do kamuflażu ogólnego. Plus 5%? Plus 5%, tak. To tak naprawdę nie jest za dużo, tak? No nie jest, ale przydaje się, no. Zawsze lepiej jest. Czuję się różnicę, to się też przychylam do tego wniosku. Czuć różnicę, oczywiście. Czyli lepiej, chodzi o to, że co, że dłużej jest niezauważony, czy szybciej znika? Dłużej jest niezauważony. Tak jakbyś miał, powiedzmy, na kolejnym załogancie zrobione 5% kamuflażu, tak? Dobra, oczywiście ten czołg posiada największy damage na minutę, jeżeli chodzi o medy 10 tieru, bo co 5,54 sekundy wali cios, który ma moc 325. No wiem, bo też mam ten czołg i też mam na nim już czwarty perk, tam w 60%, nie? No ja mam chyba na 70 parę, także też już kończę czwarty, zaczynam piąty niedługo. No. 264 penetracji zdecydowanie wystarcza. I bardzo fajnie tym czołgiem po prostu też można objeżdżać, bo jest, on ma bardzo szybki skręt gąsienic, skręt wieży. No niestety jego największym minusem jest to, że to jest, no oprócz Batchata najmiękciejszy chyba, no i Leoparda. Med 10 tieru, nie? No ale nadrabia wszystko tą szybkostrzelnością. A oprócz tego jeszcze się bardzo pali. Pali się po prostu jak zapałka. Ale masz, jak widzę, i tu też teraz radzę graczom, którzy... Bo to jest ta rzecz, czyli ta automatyczna gaśnica, to jest tak, że kupujesz ją za 2 dychy kredytów, ale ona, jeżeli się nie zapalisz, to ona się nie wykorzysta. Więc... Ale ona jeszcze ma ten procent na zmniejszenie. Unik anakondy teraz był. No. I procent na zmniejszenie ona ma i nawet jeżeli ona nie zostaje użyta, to ty masz lepszy procent na palenie się, nie? Znaczy mniejszy. Nie palenie. No, czyli bardzo to jest ważna rzecz. Patrz teraz. O! Nie przebiło go. No.
I tak będzie teraz ta promocja, to warto właśnie wejść do sklepu i sprzęt eksploatacyjny i zakupić porządną ilość tych gaśnic, bo to naprawdę jest bardzo fajna rzecz, tak? Mówimy, nie dość, że automatycznie gasi pożar, to jeszcze masz 5% czy 10-5% mniej na to, że w ogóle się zapalisz, nie? Mając tylko tą automatyczną gaśnicę na sobie. Minus 10. No ja odkąd na lochu zamontowałem tą gaśnicę, to się naprawdę mniej palę. No. Ale nawet fajnie tą gaśnicę zamontować, bo nie palisz się w każdej grze, tylko tam powiedzmy, nie wiem, co piątą, co dziesiątą, także te 20 nawet tysięcy kredytów, co wcale nie jest tak dużo. No. Zdecydowanie wiecie o tym wszyscy, że zapalenie się czołgu powoduje zniszczenie największej ilości modułów i no i w chuja HP leci, nie? Więc zdecydowanie opłaca się, bo patrzcie się, zginiecie, zgaszeni i nie zarobicie żadnych kredytów, a tak przeżyjecie i macie szansę jeszcze na zarobek. Czyli to jest taki wlał, wylał, naprawdę się opłaca to kupować i dlatego teraz jak będzie ten tańszy sprzęt eksploatacyjny, naprawdę polecam właśnie ten moduł kupić w dużej ilości. Jest odnośnie kamuflażu, zobacz, wyspotowałem go, przejechałem, gdzie powinien mnie widzieć, a mnie nie widział. No. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Dobra, i jak wiadomo, też na tym czołgu zazwyczaj nie robi się takiego damage'u jak na Batchacie czy na Patonie. Mimo to, że na minutę on ma lepszy damage, bo strzela co 5,5 sekundy. Ale tak jakoś mi średnio wychodzi zdecydowanie mniej na tym czołgu, nawet chyba o 500 średnio mniej. A jak to u Ciebie wygląda? Znaczy tym czołgiem mam ogólnie więcej średniego damage'u na bitwę niż Batchatem. Aha, no to jest tak, że te czołgi są stworzone w ten sposób, że one pasują niektóre do innych graczy, niektóre do innych. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób Wy lubicie grać. Otworzę sobie kefirek truskawkowy. Zdrowie. Przepraszam hejterów za to, że bekłem. Dobra, i na razie tak naprawdę zabijesz jednego. No na razie tak. Tutaj zobacz, od boku się odbił i słyszał, nie wiem jak on to zrobił. Czyli może, ale nie, on nie trafił w wieżę przypadkiem? No pewnie tak. Nie, ale teraz to naprawdę potrafi się takie kalafiory walnąć. Te 114 w T50 myślnik 2 tyle razy zrykoszetowałem, że to jest naprawdę śmieszne. No i teraz tak, w zasadzie ten S100 nie ma szans już żadnych. On nawet już się nie obracał na ciebie, bo to wiadomo, że nie ma szans. No nie wiedział sam co robi chyba za bardzo. No. Dobra, już masz 5600, chyba że może masz może trochę więcej, bo może jakiś ukryty damage był. No tu już. Nie było jeszcze, teraz już, będzie. No tu już wiadomo, piszą, że mecz jest wygrany. No wiadomo, u nich została 9, 8 i 2 arty, a u nas 2 dziesiątki i 2 dziewiątki, więc szans już nie mieli żadnych. No nie mieli, z tym, że co się później okaże, obiekt był full. Nie wiem, jak oni go tam chociaż nie drasnęli, ale miał full HP. No ale to właśnie chyba ciebie ucieszy, bo obiekt, jak go objedziesz z tyłu, no to masz go już do rozjebania na czysto, nie? No nie widziałeś jeszcze tej powtórki, także zobaczysz na końcu. Aha, dobra, to zobaczymy. Dobra, to jest ten ślepy strzał za 60 hapsa. Wcześniej gąsienicę zdjął. Tak, aha. Dokładnie. To już nie upewnę, że to nie ucieknie. Tak, dokładnie. Dlatego wiedziałem, że już będzie można go na ślepo tam strzelić. Tylko kwestia trafienia była. Dobra, padł nam IS-7, ale jak było widać, nasz IS-7 był taki... no, mógłby się nie dostać do WIN-2. No tu widzę, strzela się jak Tory Toysem. Tak samo ładuje szybko. No. Kurna, fajna maszyna. Nigdy nim nie grałem. 5,50, no jak chcesz, to ja ci ten, możesz sobie pograć na moim koncie, jak chcesz. Nie? Zrobię go, 1100, także już mu coś tam kawałek zdjęli. Dobrze, że jeszcze miałem za sobą tego ISA 8 z tyłu, takiego w miarę ogarniętego.
Chociaż i tak tu nic nie zrobił na końcówce. Bardzo fajny ciąg, naprawdę polecam każdemu, bardzo dynamiczna gra. No, to jest świetny czołg, tylko no niestety to każdy czołg jest dopasowany, musisz dopasować do gracza. No. W moim przypadku Patonem mi się lepiej gra. No. No ale każdy po prostu... Mi się gra najlepiej czołgami, które szybko ładują, wiesz, czyli tak jak właśnie no, T-62A, T-110E5 mi się też zajebiście gra. No ale przecież to Patonikiem też by ci się fajnie grało. Bo Patonik. Nie mam jeszcze, Patonik ale będę robił. O sekundę szybciej niż E50M. Patrz. No. O, no te gąseczki, to było ok. I już go nie ma. Nie ma szans. No i teraz specjalnie zdjąłeś mu gąseczki. On teraz no, po prostu. Isek jedzie dobić. Nie, odbije się. Gościu na pewno jest teraz klnie, nie? Znaczy, to jest najgorsze w TD-kach, dlatego też TD-ków nie szanuję, nie lubię tak bardzo jak heavy tanków i medów. Okej, okay, meczyk bardzo ładny. Oczywiście być może są lepsze tym czołgiem. Jeżeli macie lepszy tym czołgiem meczyk, to zapraszam, dajcie znać. Ja widziałem, jak gościu zrobił 10,5 tysiąca tym. No. Ja widziałem, że jakiś rusek 15 tysięcy zrobił na batchacie, ale to też też nie wiem w jaki to sposób. To jakiś popiątny, czy jak to kurwa zrobił? Nie, normalny. Dobra, znaczy kończymy. 10 tysięcy damage'u. Kończymy. Dziękujemy. Meczyk T62, gracz Grom z PMHC. No to dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.